Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam przepis na pyszną surówkę z jabłka, marchewki i selera korzeniowego. Wspaniały dodatek do dań obiadowych, pełen witamin i smaku. Mam nadzieję, że ten przepis zagości w Waszej kuchni i na Waszych talerzach. Ja Wam życzę smacznego i zapraszam Was na filmik. Połowę średniego selera ubieram ze skórki i ścieram na tarce o drobnych oczkach. Na tarce o dużych oczkach zetrę jedną dużą marchewkę. Na tarce o dużych oczkach ścieram również jedno duże jabłko. Moje zostawiam ze skórką. Następnie starte składniki zalewam jedną łyżką soku z cytryny i dobrze wymieszam. Dzięki temu surówka nie ściemnieje. Następnie dodaję łyżkę jogurtu naturalnego oraz łyżkę majonezu. Doprawiam solą oraz pieprzem do smaku. Do surówki dodam również garść pestek z dyni dla zdrowia i koloru. Całość dobrze wymieszam. I moja pyszna surówka z korzenia selera z marchewką i jabłkiem jest gotowa. Najlepiej smakuje schłodzona, więc po zrobieniu włóżcie ją na kilkanaście minut do lodówki. Mam nadzieję, że również i Wam ta surówka posmakuje i stanie się zdrowym dodatkiem do Waszego obiadu. Ja tradycyjnie dziękuję Wam serdecznie za spędzony ze mną czas, wszystkie polubienia, subskrypcje i komentarze. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie. Pa!